Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zaczynamy paczuszką za 25 tysięcy i dwie ikony będą na naszych kontach, dlatego stawiajcie łapki w górę. No i napiszcie w komentarzu, co wy trafiliście z paczki z ikoną, jestem turbo ciekawy. Jeżeli chodzi o live'ika, to dzisiaj nie będzie, natomiast pewnie jutro pojawi się w okolicach eventu, w okolicach godziny 19. Myślę, że wtedy możecie mnie wypatrywać na live'ikach, a dzisiaj startujemy. No to otwieramy, moi drodzy. Mirosław Kloze już czeka w paczce. Pytanie, jaka wersja? Niech się dzieje. Otwieramy paczkę. 3, 2, 1, 0. Pomijamy. 3, 2, 1, 0. Do klubu. No dobra, moi drodzy, zaczynamy. Wybrzeże Kości Słoniowej. Nic z tego. W UKS to nie jest, a więc od razu podróż na Ukrainę. A Ukraina to również nie jest. Po Ukrainie warto sprawdzić Walię. Walia też nie. A gdyby Puskas urodzinowy? No, tylko wypożyczony. No to zaczynamy. Szwecja. Szkocja. Też nie. To może Serbia widzieć? Ento, ty też nie. To może Rumunia? Też nie. Jaszyn? Też nie. Okej. No dobra, Meksyko. W ogóle dawno nie widziałem Meksyku. Na szczęście nie zobaczę jeszcze, mam nadzieję, przez kolejne ikony. Irlandia też nie. Irlandia Północna. No, Georgii bez urodzinowy. Ajeju. No to Kamerun i Samuele, to powiem tak. No teraz chyba nie do końca chciałbym Samuela. Już się nim nagrałem w tej FIFA. Dania to też nie jest. Powiem wam, że wygląda to optymistycznie. Więc przechodzimy do Gany. I to też nie jest Ghana. Czy to może być w ogóle Finlandia? Czy Litmanen ma jakąś kartę 90? Raczej nie. Czechy? Też nie. Czy to może być Chorwacja? Też nie. Czy to może być Bułgaria? Też nie. No to kochani, przechodzimy do Argentyny. Top 9 narodowości. Już top 8. Hiszpania też nie. Portugalia była we wróżbie, ale Portugalia też to nie jest, moi drodzy. Jeżeli to nie jest Portugalia, to może Włochy, 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 Włochy. Nie. Okej. Okay. Holandia, Niemcy, Francja, Anglia, Brazylia. Mamy 5 narodowości. Idziemy do Holandii. Oj, 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 oj. Wszystko mamy, prawda? To jest ten Van der Sar. Tak, tak, tak. Dla potwierdzenia musiałem zobaczyć. Kloze wysłał donata, że to będzie on. To nie jest Kloze. Uff. Francja, Anglia, Brazylia. Miejmy to za sobą. Anglia! Papa. Papa Schirer na przepałę. Nice. Super karta. Ikona Premier League. Chyba nie można narzekać według mnie. Więc ta ikona nam się tutaj wielkimi krokami zbliża. A teraz 5 razy 84 plus jest Team of the Season i to będzie David De Gea. Hej, hej, witam serdecznie piłkarza Manchester United. Oprócz Davida De Gea jeszcze Ben Sebaini. Jak ty wyglądasz, bratku? No jest jak jest, no dobra. Jeszcze Casemiro, ej, spoko. Ej, fajnie, foderkowo. To nic nie ruszałem. A o Tidu powiedziałem, mamy kolejny walkout. Oby NK, jest bramkarz, okej. Okay. Czyli trzeba będzie pójść już chyba na pierwsze wyzwanie. Wojciech Szczęsny. To będzie duplikat, a tamten był chyba niewymienny. No właśnie, dobra. Okej, okay, moi drodzy, a my przepalamy pierwszy składzik na kolejną ikonę na Rayo. No i zobaczymy, czy to jest ten dzień, czy to jest ten moment, kiedy coś ciekawego odda. I paczka za pierwsze wyzwanie, ale bez szału, bo nie ma nawet ekranów. Iniago Martinez. Dobra, kolejna paka za 25 tysięcy. Aha, to są chyba za Food Champions, a teraz nieważne, bo mamy Toca z Hiszpanii. Nie, nie. David De Gea. Po raz drugi. Po raz drugi. Okej, okay, ale mamy foderek na kolejne wyzwanie o ikonę, jakby nie patrzeć, tak? Okej, okay, moi drodzy, przepalamy drugi składzik na ikonę, na Rayo. David De Gea przepalany.
A to wszystko po to, żeby dostać, no właśnie, zaraz zobaczymy kogo. Póki co będziemy musieli jeszcze dechę przygarnąć na pewno z powrotem do klubu. Poprzednia paczka za ikonę nie dała nam nic, a w paczce numer 2 dostajemy na pewno 80+, ale też bez ekranów. No dobra, to oznacza jedno, w środku będzie boom jakiś. Tutaj rabio. Okej, moi drodzy, a my mamy ostatnie wyzwanie o ikonę na rajo. Kolejna paczka z ikoną, no i zobaczmy, co tym razem się wydarzy. Przede wszystkim, podstawowe pytanie, jaka wróżba będzie z tej paczki? Zobaczmy. Wróżba to Holandia. Holandia SP, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Okej, okay, moi drodzy, wróżbą była Holandia, a w środku otrzymamy... Obesio, oby Maldini, tylko Maldini, oj jest. No te ikony to jest dramat absolutny, 92 Cannavaro to jest tylko i wyłącznie foderek na kolejną ikonę. I pytanie do was, widzowie, robić kolejną ikonę, czy to ma sens? Czy tak to ma wyglądać? Pierwsza ikona. I w środku jest Argentyna, jest SP, jest Juan Sebastian Verón, 90 overall. Aj Jezu. Ale, Śliwka, ja bym się nie przejmował, bo ty masz pierwsze miejsce aktualnie i to ty zgarniasz nagrodę. Verón, 70 tysięcy końców. Ikona numer 2. I co tym razem? Jaka narodowość? Jest Italia, jest SO, a może Paulo Nesta niestety? O mój Boże, i powiem wam tak, będzie teraz ciężko stwierdzić, kto droższy. Czy Nesta, czy Verón? Ale jednak Nesta! Jednak Nesta. No to sprawdzamy. Kolejna paczka z ikoną i czy to jest ten moment? Jest Bułgaria, to będzie póki co najlepszy traf, bo to stoiczko w wersji Prime. Okej. Okay. Okej. Okay. I teraz pytanie, stoiczków, wersja Prime, to jest 300 tysięcy końców. No i teraz zobaczmy. Kolejna próba. Kolejna paczunia. Jest Prime, jest Hiszpania, jest napastnik i to będzie chyba Butragueño. Ulala. Emilio Butragueño wydaje mi się być kartą, która coś jest warta i jest warta więcej! 310 tysięcy! I co? Paka za 100 jeszcze. Jest ikona w paczce za 100 tysięcy! Wymienna! Co jest grane? Jest Verón 88. Ja pierdziele. Ale dymy. Tego... I właśnie, to mogą być tocy chyba, jak jest ikona jako pierwsza, tak czy nie? Uwaga, zobaczmy! Jest jeszcze trencik, jest wymienny Verón. Ja tak patrzę, co tu się dzieje, a tu ikona, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Kolejna paczka z ikoną i to będzie, moi drodzy, Niemiec, może HP, może Lothar, jest Michael Ballack, ohoho. Same 80, ale wydaje mi się, że wartość to max ćwierć miliona, nawet nie 160 tysięcy. Moi drodzy, leci kolejna paczka. I zobaczmy, kto tym razem... O! Didier Drogba. Czy Didier Drogba jest droższy niż Butragueño? Mam wrażenie, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Oj, nie. Poniżej 300 280, okej. A teraz przechodzimy do kolejnej paczki z ikoną. I uwaga, znowu Prime. Ale Brazylia! Jest SPO, jest Kaka, Kaka Gol! Pytanie, ile Kaka Prime jest warty w lipcu? Zaraz się przekonamy, zobaczmy. Kaka Prime, zawsze na propsie, 340 licytacja. No i teraz paka z ikoną Prime, lub Toty, lub Birthday. I mamy Birthday, to jest szansa na coś wielkiego, jest Brazylia! I to jest Kaka urodzinowy! Tak jest, karta, totalny top, karta, która w tym momencie
Wydaje mi się, że przekracza może i 2 miliony końców prawie. 1,8 miliona KKKK gol. Dobra, moi drodzy, kolejna paczuszka z ikoną i wracamy do Prima. Ale z Argentyny to już nic nie może być dobrego, chociaż SPO to kiedyś napawałby większym optymizmem, a tak tylko Riquelme. 91 overall karta. Swego czasu bardzo przyjemna paradoksalnie. Hiszpania nie mogła być dobra. No dobra, zobaczmy. Kolejna paka z ikoną. Wróżbą była Hiszpania, a może nie. Jest Holandia, może Sien? Jest bramkarz, okej. Okej. Van der Sara powiem tak. Mam na jednym i drugim koncie. Edwin, top, Edwin do końca gry. Edwin, absolutny top 1, może top 2 bramkarzy w tej edycji FIFA. No dobrze, moi drodzy. Kolejna paczka z ikoną. Jest urodzinowo, jest ciekawie, jest Holandia, jest napastnik. Jest Kluivert. Teraz mała ciekawostka. Kluivert jest bardzo tanią kartą, ale z całego serduszka polecam. Ten Kluivert naprawdę jest fajny. Jak ktoś potrzebuje napastnika do stuka, to polecałbym tego Kluiverta. No jest naprawdę, jak za ten budżet, za ten hajs, jest super przyjemną kartą do grania. Czy jesteśmy w stanie tutaj coś przebić? Brazylia może pomóc, ale na pewno nie napastnik z Niemiec, chociaż... No powiem tak, Gerd Müller, okej, okay, ale w wersji Toty. W wersji Toty daje radę jeszcze, daje radę, ale w wersji Prime może być za mało.